Chyba wszyscy wiemy, jak męcząca może być obecność osoby niezdecydowanej w naszym otoczeniu. Ciągłe wahania, ciągłe pytanie, czy w tą, czy w tamtą stronę pójść. Ciągłe niezdecydowanie, czy dobrze zrobiłem, czy może nie. Ciągłe fochy i tak dalej. To naprawdę może zmęczyć. Gdy chodzi o to, to dzisiejsza Ewangelia opowiada o osobie, o osobowości zupełnie przeciwnej w stosunku do niezdecydowania. Bartymeusz, człowiek, który wiedział, o co mu chodzi. Przepraszam za mój głos. Od kilku dni próbuję sobie poradzić z problemami z krtanią. Ale i tak postanowiłem nagrać ten odcinek krótszy niż zazwyczaj, bo dotyczący tylko dzisiejszej Ewangelii. Ten fragment jest moim ulubionym. Opowiada o niewidomym Bartymeuszu, który po prostu, można powiedzieć, wydrapał sobie swoje uzdrowienie, jeśli tak mogę brutalnie to nazwać. Ale jednocześnie jego postawa jest, wydaje mi się, emblematyczna w tym sensie, że stanowi taki wzorzec sewr dla nas, jak mamy kształtować naszą duchowość. No ale właśnie, po kolei. Po pierwsze, Bartymeusz siedzi tam przy drodze wierchu, bo spodziewa się, że pielgrzymi, którzy licznie przemieszczają się przez to miasto do Jerozolimy i z Jerozolimy, po prostu poruszeni religijnie, będą chcieli podzielić się z nim groszem, tak by i on nie zginął finansowo. Ale kiedy przychodzi Jezus, to Bartymeusz musiał zapewne wiedzieć więcej na jego temat, pewnie słyszał, co ludzie mówią. Bartymeusz nie odpuszcza, z daleka krzyczy do niego: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. To, w jaki sposób krzyczy, nie jest tutaj bez znaczenia. Bartymeusz jest sprytny, jest spryciarzem. Używa tytułu, co do którego Jezus chce, żeby jeszcze tego nie używano. Pamiętacie zapewne, że Ewangelia Marka to jest ta, w której Pan Jezus zabrania zarówno złym duchom, jak i apostołom mówić o tym, że On jest Mesjaszem. Po prostu chodzi o to, żeby nie było falstartu. Ta prawda wyświetli się o Nim dopiero po tym, kiedy umrze na krzyżu i zmartwychwstanie. Ale póki co lepiej tego nie mówić, bo ludzie opacznie to zrozumieją. Będzie falstart. I dokładnie ten punkt naciska Bartymeusz, wołając do Jezusa na głos z daleka: Jezusie, Synu Dawida. To jest tytuł mesjański. On, można powiedzieć, uznaje w nim Mesjasza w ten sposób. Tak na dwoje, bo synem Dawida mógł być każdy człowiek z rodu Dawida, no ale z drugiej strony Mesjaszem nie mógł być nikt inny, tylko właśnie syn Dawida, ktoś z rodziny Dawida. Nie bez powodu więc ten spryciarz Bartymeusz używa takiego fortelu. Można by powiedzieć, że chce wymóc na Jezusie, właśnie zachowując się w ten sposób, żeby otrzymać to, czego tak bardzo chce. Bartymeusz mógłby już przywyknąć do tego, że przez całe życie będzie tam żebrał, będzie po prostu zdany na łaskę innych ludzi, ale zdaje się, to nie jest jego natura. Dlatego za wszelką cenę próbuje się wydobyć ze swojego status quo. Ma determinację. Za cenę bycia śmiesznym nawet, bo wszyscy mówią: weź się, uspokój, daj spokój, nie krzycz tak. To jest obciach. Za cenę bycia śmiesznym Bartymeusz krzyczy do Jezusa i próbuje na nim wymóc. Jest po prostu desperatem. I to jest pierwsza lekcja. Naprawdę ci na czymś zależy, to nie odpuszczaj. Płukaj. Będzie ci otworzone. Po prostu nie odpuszczaj. Druga rzecz. Kiedy Jezus zatrzymał się i mówi: przyprowadźcie go, Bartymeusz wyskoczył, zerwał się na równe nogi, ale najpierw zrzucił z siebie płaszcz. To jest taki, wydawałoby się, nic nieznaczący szczegół. Zrzucił z siebie płaszcz. To w płaszczu nie mógł podejść, to za ciężko mu było. Płaszcz dla tego człowieka to było prawdopodobnie wszystko, co miał. To synonim jego tożsamości, ale i bezpieczeństwa. Tym płaszczem on mógł się w nocy otulać. Tym płaszczem po prostu mógł, to było jedyne, co mógł nosić przy sobie. Ten płaszcz mógł rozściełać na ziemi, by ludzie rzucali mu swoje datki i tak dalej. Ale on symbolicznie rzuca go za siebie, jakby chciał zerwać z dotychczasowym życiem i rzuca się w ramiona tego swojego Zbawiciela, od którego spodziewa się dostać tą wyjątkową łaskę, o którą zaraz poprosi. To jest bardzo ciekawe. Determinacja. On jest gotów porzucić to wszystko, co ma najcenniejsze. Swoje dawne życie. Jak ja proszę o coś, to jestem w stanie zrobić to samo,
porzucić status quo i jakby rzucić się w objęcia tego, którego proszę? Jeśli nie jestem gotów, to po co w ogóle prosić? W każdym razie ten szczegół nie jest bez znaczenia. I wreszcie po trzecie, Pan Jezus pyta go: okej, to co chcesz, żebym ci uczynił? A on mówi: Rabuni, żebym przejrzał. On nie mówi: no, żeby tak lepiej było, żeby ludzie więcej pieniędzy dawali, no może tak, żeby jakoś tak skwarnie nie dokuczał. Nie, on mówi konkretnie: żebym przejrzał. I wtedy Jezus mówi: mówisz i masz. Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. I co ciekawe, on nie idzie nigdzie indziej, tylko idzie zaraz za Jezusem, szedł za nim drogą. Innymi słowy, kiedy już otrzymał to, o co prosił, bardzo konkretnie, to nie sprawiło, że odpłynął nagle i gdzieś pogrążył się w samozadowoleniu. To sprawiło tylko, że jeszcze bardziej chciał być blisko Jezusa, podążać zaczął za nim drogą. Także myślę, że takie trzy rzeczy można sobie wziąć w ramach tego wzorca z Sewr, o którym mówię, Bartymejskiego. Po pierwsze, on nie godził się ze swoim status quo i miał determinację. Po drugie, gotów był porzucić status quo, ten swój stan zastany, by rzucić się w objęcia tego, od którego spodziewał się otrzymać wyjątkową łaskę. Po trzecie, był bardzo konkretny, bo mówił o konkretnych rzeczach. Od razu wiedział, o co mu chodzi. Nie mówił jakoś tak na okrętkę. Mówił o konkretach. Jak prosisz, to też modlisz się o konkretne rzeczy. A umiesz dziękować i otrzymane dary mobilizują cię do tego, żeby dalej iść za Jezusem? Czy raczej prosisz, otrzymujesz, ale nic z tego nie wynika w sensie twojej relacji z Chrystusem? Także mówię o swojej. Także w mojej relacji z Chrystusem. Jeśli tak, no to do Bartymeusza nam jeszcze daleko. Kochani, bardzo dziękuję. Przepraszam, ale już naprawdę mam kłopot z gardłem. W każdym razie chciałbym Was jeszcze zachęcić do tego, być może ktoś jeszcze chciałby dorzucić się do zrzutki na publikację mojej książki o 10 filarach mądrości, czyli o rozwoju osobistym według Biblii. Już w tym tygodniu mam otrzymać poprawiony manuskrypt mojej książki i mam nadzieję, że pewnie jeszcze będą jakieś korekty, ale mam nadzieję, że przed końcem roku, tak żeby to było na Boże Narodzenie, miałbym marzenie, mówię, trzeba być konkretnym, chcę na Boże Narodzenie mieć tą książkę, ale jeśli możecie wesprzeć jeszcze to dzieło publikacji, to zapraszam, na dole jest link do mojej zrzutki. Pozdrawiam serdecznie, zdrowia wszystkim życzę. Ksiądz Dariusz Iwański.